Proszę Państwa, konferencja prasowa dotyczy, można powiedzieć, podsumowania roku 2012 i w skrócie opowiedzenia o tym, jak Elbląski Port działa, jak reaktywował swoją działalność i jak to się przekłada na wyniki finansowe spółki, przede wszystkim na działalność portu elbląskiego ogółem, jako małego portu śródlądowego, morskiego portu na wodach morskich, zamkniętych, wewnętrznych, można powiedzieć, tak? Otóż rok 2012 zakończył się kolejnym powodzeniem Elbląskiego Portu, czyli zarząd portu osiągnął zysk w wysokości około 168 tysięcy złotych, na co przełożyła się wartość przeładunków, jak również współpraca z kontrahentami w obrocie towarowym morskim i w obrocie pasażerskim. Wartość przeładunku w roku 2012 wyniosła 168,5 tysiąca ton. Jest to 60% wzrost przeładunku w stosunku do roku 2011, w którym ta wysokość przeładunku wyniosła 113,5 tysiąca ton. Nasza działalność związana stricte z transportem towarów drogą morską i drogą śródlądową została reaktywowana, tak jak wspomniałem, w roku 2010, czyli w momencie wejścia w życie tego porozumienia polsko-rosyjskiego mówiącego o swobodnej żegludze po Zalewie Wiślanym. W roku 2010 kontrahenci wrócili do Elbląskiego Portu i reaktywowana została właśnie ta wymiana towarowa przede wszystkim, bo na tym opieramy głównie swoją działalność. Wartość przeładunku w roku 2010 wyniosła 64,5 tysiąca ton. Także jak sami Państwo widzicie, mamy tutaj dosyć istotny progres w tych przeładunkach i wzrost tej współpracy. Począwszy od roku 2010, nasza współpraca oparta jest na wymianie towarowej przede wszystkim z portami obwodu kaliningradzkiego, z portem w Bałtyjsku, w Świetłym i w samym Kaliningradzie. Głównym obrotem towarowym, materiałami, które uczestniczą w transporcie morskim, są to w imporcie przede wszystkim materiały budowlane w eksporcie, tak? W imporcie natomiast dalej węgiel, ale w znacznie mniejszym stopniu niż to bywało w roku 1997, kiedy rekordowa wysokość przeładunku wyniosła 640 tysięcy ton. Mamy nadzieję, że do tego poziomu wrócimy i o co szczególnie się staramy. Natomiast jest to związane z wysiłkami na tle rządowym. Chcemy w naszym porcie, w Elbląskim Porcie, zwiększyć zakres kontroli. I w tym zakresie czynimy wszelkie starania, wnioski. Mamy tutaj poparcie i samorządu lokalnego, i wojewódzkiego, jak również senatorów i władz centralnych. Mamy poparcie w zakresie utworzenia w Elbląskim Porcie kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym przede wszystkim poszerzenie asortymentu przeładowywanych i transportowanych towarów. Chodzi nam tutaj głównie o pasze i zboża. Wartość przeładunków, jaka wpłynie poprzez utworzenie tych kontroli, my ją szacujemy i mamy deklaracje naszych partnerów i rosyjskich, i polskich, że jeżeli chodzi o pasze, przewidujemy wzrost towarów na poziomie od 100 do 150 tysięcy ton. I to tylko w zakresie jednego towaru, jakim jest śruta soi. Natomiast kontrole weterynaryjne, musimy pamiętać o tym, że wiążą się nie tylko z samą soją, ale również innymi paszami. Co do kontroli fitosanitarnych, oczywiście stworzy to możliwości dla Elbląskiego Portu, dla importowania biomasy wszelkiego rodzaju. Tak jak Państwo doskonale wiecie, grupa Energa Kogeneracja wybudowała nowy blok energetyczny właśnie pod kątem spalania biomasy. I tutaj mamy informację z Energii Kogeneracji, że wartość zapotrzebowania na tą biomasę to jest około 130 tysięcy ton rocznie. Czyli jeżeli dodamy do siebie te wartości, to ta wartość dodatkowego towaru może być około 250 tysięcy ton.
Co się z tym wiąże, biorąc na przykładzie obecne przeładunki w roku 2012? Przewidujemy około 350 do 400 tysięcy ton w przyszłym roku, pod warunkiem, że te kontrole fitosanitarne i weterynaryjne zostaną w naszym porcie uruchomione. Dostaliśmy już deklarację od właściwych ministerstw, że takie kontrole będą możliwe pod koniec kwartału 2013 roku. My ze swojej strony jako zarząd portu w związku z powyższym zapewniamy pracownikom, którzy przeprowadzają takie kontrole, głównie mamy tutaj na myśli granicznego lekarza weterynarii z Gdańska, który by pełnił funkcję kontroli mobilnych, czyli dojeżdżałby z Gdańska taki inspektor na zlecenie po wcześniejszym poinformowaniu na pobór danych prób i przyjęcie danego towaru. My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, gwarantujemy pomieszczenia biurowe, socjalne oraz sprzęt biurowy potrzebny do tego typu kontroli. Natomiast nasz partner handlowy, można powiedzieć, firma Glenport, która przeniosła swoją siedzibę do Elbląga, gwarantuje pomieszczenia laboratoryjne wraz z niezbędnym sprzętem do przeprowadzania tego typu prób.